Mamy podane pewne informacje na temat miar kątów, które są tutaj na, te, na tym rysunku. Wiemy, że miara kąta QPR, czyli tego kąta, jest równa 2x plus 122 stopnie, a miara kąta RPS jest równa 2x plus 22 stopnie. No i mamy znaleźć miarę tego kąta RPS, o to nas pytają. To jest ten kąt zielony tutaj na rysunku. No ta informacja, którą mamy, o miarach tych kątów jest niepełna, bo ona zależy od pewnego nieznanego parametru x. Gdybyśmy tylko go wyznaczyli, no to byśmy obliczyli miarę tego kąta rps. No to musimy znaleźć jakieś równanie na x. No i tutaj skorzystamy z tego, że te dwa kąty, które narysowałem, one się sumują do kąta półpełnego, do 180 stopni. Ten kąt, który teraz tutaj rysuję, to jest kąt 180 stopni, bo widzimy, że Ramiona QP i PS leżą na jednej prostej. Mówimy w takiej sytuacji, że te dwa kąty QPR i RPS to są kąty przyległe. Ich suma jest wtedy równa 180 stopni. Suma miar tych kątów jest równa 180 stopni wtedy, kiedy to są kąty przyległe. No to stąd będziemy mieli to równanie, które pozwoli nam obliczyć x, no bo wiemy, że Suma miar tych kątów ma być równa 180 stopni, więc jeżeli zapiszę to w postaci równania, no to będę mógł z tego równania wyznaczyć x, bo będę miał jedno równanie na jedną niewiadomą. Suma tych kątów to jest 180 stopni. No dobrze, mogę dodać do siebie te dwa składniki, czyli będę miał 4x. Dodać. Teraz dodam te dwa do siebie. 122 do 22 to będzie 144 stopnie. No, i to się równa 180 stopni. Teraz od obu stron odejmę 144 stopnie, czyli zostanie mi 4x równa się 180. Odjąć 144 stopnie. Odjąłem od obu stron równania. Czyli 4x jest równe 180, odjąć 144 to będzie 36 stopni. Wystarczy teraz podzielić obie strony. Przez 4 i dostanę wartość x. x to będzie 36 na 4, to jest 9 stopni. Czyli to jest wartość x. No to teraz korzystając z tego, że znamy wartość x, możemy znaleźć miarę tego kąta rps. Po prostu wstawiając za x, tę umieszczono wartość 2 razy 9 stopni. Dodać 22 stopnie to będzie 2 razy 9 to jest 18, dodać 22 to będzie 40. Czyli miara tego kąta jest równa 40 stopni. I żeby to obliczyć, skorzystaliśmy z tego, że miary kątów przyległych sumują się do 180 stopni.